Witam wszystkich bardzo serdecznie z sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie będziemy brać udział w konferencji prasowej podsumowującej sezon 2022-2023 oraz przedstawimy wizję klubu na najbliższy sezon, najbliższe lata. Po pierwsze, chciałbym przywitać wszystkich zgromadzonych dziennikarzy, wszystkich widzów, którzy biorą udział w wideokonferencji, ale przede wszystkim chciałbym przywitać tutaj czwórkę osób, które są w kadrze. Po pierwsze prezesa klubu pana Bogdana Kłysa, Sławomira Cięciało oraz Marka Sokołowskiego i nowego trenera Podbeskidzia pana Grzegorza Mokrego. I żeby nie przedłużać, panie prezesie, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry na konferencji, która już długo była zapowiadana, w końcu się odbyła. Czy chcieliśmy przedstawić realny plan na następny sezon, ale też chcieliśmy podsumować to, co było w przeciągu ostatnich dwóch sezonów praktycznie. Bardzo serdecznie witam wszystkich kibiców, witam was, dziennikarzy tutaj zgromadzonych na sali w tak licznym gronie. Ja może tak, przedstawię, na początku przedstawię dział sportowy, bo dział sportowy, jak wiecie państwo, jak wiedzą kibice, powoli się zmienia. Odszedł dyrektor Łukasz Piworowicz, natomiast dział sportowy obecnie będą tworzyć Sławomir Cięciała i Marek Sokołowski. Sławomir Cięciała jako dyrektor sportowy, wspomaga go Marek Sokołowski. Także tutaj ich serdecznie witam i przedstawiam. Oczywiście przedstawiam też trenera. Na pewno kibice już wiedzą, że trenerem naszym nowym jest Grzegorz Mokry. W późniejszej części konferencji będzie mowa dlaczego i jak to będzie wyglądało na nowy sezon. Na obecną chwilę chciałbym się skupić na tym, co było w minionym sezonie. Jeżeli chodzi też wyjaśnić, dlaczego niektórzy mówią o planie powrotu do ekstraklasy dwuletnim, a niektórzy trzyletnim. Ja jako prezes zarządu dostałem zadanie powrotu od właścicieli trzyletniego planu powrotu do ekstraklasy. Natomiast zawierając umowę z dyrektorem sportowym po spadku z ekstraklasy, doszliśmy do porozumienia, że on dostaje 2 lata na powrót do ekstraklasy. W związku z tym są to rozbieżności, że niektórzy mówili o dwuletnim, jak gdyby programie powrotu do ekstraklasy, niektórzy trzyletnim. No, wyjaśniam, dlaczego to się, tutaj teraz wyjaśniam, dlaczego to się bierze. Niestety ten dwuletni plan powrotu do ekstraklasy skończył się porażką. Z tego wydaje mi się, że zespół jako taki indywidualności, bo biorąc pod uwagę, że mieliśmy w składzie takich zawodników, którzy tak naprawdę nam wszyscy zazdrościli, typu Bonifacio, Igonen, Vitelli, Hartherz, Simonsen, Goku, Janota, Biliński, to wyglądało całkiem nieźle. Natomiast problem polegał na tym, że te indywidualności nie stanowiły monolitu i zespołu. W momencie kryzysu uwidaczniało się to bardzo uwypuklone, było to bardzo mocno. I mając te 2 lata, mogliśmy zrobić wcześniej korekty? Nie za bardzo mogliśmy zrobić korekty wcześniej, dlatego że drużyna cały czas nieźle prezentowała się na boisku. Ona tych meczów nie przegrywała, bardziej te mecze remisowała. Dodatkowo dołożyliśmy trenera, który jest czy był z najwyższej półki, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną. I w związku z tym wierzyliśmy w to, że ten cel minimum, czyli baraże, zostaną spełnione. No i tak się nie stało i dzisiaj podejmujemy próbę skorygowania, jeżeli chodzi o skład i budowanie drużyny, ale również budowanie działu sportowego. Natomiast jeżeli chodzi o cel,
No nie wyobrażam sobie, żeby cel był inny, jak wygrywanie w każdym meczu i co za tym idzie, żebyśmy, jakikolwiek zespół nie chciałby awansować do ekstraklasy. No przecież po to jesteśmy w tej drugiej lidze, drugim poziomie rozgrywkowym, żeby osiągnąć no cel marzenie, cel jakim jest ekstraklasa. W związku z tym mówienie o tym, że Podbeskidzie, a taki zespół jak Podbeskidzie będzie grało o środek tabeli, no to nie ma najmniejszego sensu. My nie będziemy grać o środek tabeli. My będziemy w każdym meczu dawać z siebie, mam nadzieję, po korektach wszystko, żeby wygrywać mecze, a nie je remisować. Bo te remisy w przeciągu 34 spotkań, zauważcie Państwo, że brakło nam dwóch zwycięstw. Żebyśmy z dwóch remisów, żebyśmy zrobili dwa zwycięstwa i można by było myśleć o tym, że ten plan został zakończony sukcesem. W barażach różnie to bywa. Jak wiemy, puszcza skazywana na porażkę okazała się najlepsza i zasłużenie awansowała do ekstraklasy. Co w nowym sezonie? Chcielibyśmy wrócić do tego, z czego Podbeskidzie, ale czego też klub słynął. Z tego, że otaczał się ludźmi stąd, którzy nie tylko mają doświadczenie w pracy, powiedzmy, w dziale sportowym, ale również na boisku. Znają i pracę w dziale sportowym, jak i również potem tworzyli swoje biznesy piłkarskie, albo też pracowali przez długi okres czasu w Podbeskidziu. I ze Sławkiem Cięciałą pracuje tak naprawdę od samego początku, a on jeszcze 3 lata wcześniej był w klubie jako pracownik działu sportowego. Dlatego przyszedł czas na to, żeby postawić na ludzi, którzy tak naprawdę wcześniej również oddawali serce na boisku. Dlatego też zdecydowałem się dołączyć do tego zespołu Marka Sokołowskiego. No i teraz, panowie, może tylko oddam wam na chwilę głos, żebyście ewentualnie przedstawili się i powiedzieli coś na temat tego, co będziemy działać. Dziękuję bardzo, prezesie. Witam wszystkich serdecznie. Tak jak prezes powiedział wcześniej, napomniał o ludziach stąd, ludziach z regionu związanych z tym klubem. To jest dla nas, dla Marka również, to jest chyba od lat taki projekt, o którym często rozmawiamy, że chcielibyśmy tworzyć ten klub i dać temu klubowi to, co w nas było zawsze tutaj najlepsze, to co zostawialiśmy na boisku, czyli charakter, determinacja, ci ludzie, co wiedzą, co znają mnie i Marka. Wiedzieli, że nawet po porażkach potrafili przyjść, podziękować za to, co się wydarzyło na meczu, więc to ten kierunek i to, co tworzymy dzisiaj w tym klubie, ja mam nadzieję, że to szybko zaowocuje i będziemy mogli podobne Podbeskidzie, ja mówię, że nie takie same, ale podobne Podbeskidzie z tamtych lat oglądać już w najbliższych latach. Ja może przekażę jeszcze Markowi, dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. No tak jak już Sławek wspomniał, no chcemy tutaj wspólnie i z trenerem, i z prezesem, i z całym działem sportowym, i w ogóle z całym klubem, i chyba kibicami, no stworzyć coś, co to ma atmosferę przede wszystkim. Jeżeli ta atmosfera, wiadomo, w szatni jest rywalizacja, są różne rzeczy się zdarzają, gdzie się czasami ludzie nie lubią, ale jeżeli jeden za drugiego na boisku będzie walczył, to naprawdę to wszystko się stworzy i my chcemy do tego tutaj klubu rzeczywiście ściągać zawodników dobranych i charakterem i przede wszystkim umiejętnościami, ale też takich, którzy chcą jeszcze coś udowodnić, nie tylko sobie, ale wszystkim gdzieś tu, całym świadku sportowym, że jeszcze nie są skreśleni, nie są gdzieś tam odsuwani, tu jest właśnie miejsce, tu jest ten klub do tego stworzony, aby takich zawodników i młodych i gdzieś tam tych, którzy
którzy niby są już skreśleni, odbudowywać i to myślę, że tutaj tą taką atmosferą i tym wszystkim, bo sam gdzieś siedziałem wiele lat w szatni i gdzieś tą atmosferę jakby w tej szatni tu pod Beskidziu też budowałem i wiem jak to się robi, zawsze będę tutaj i trenerom i chłopakom w szatni dawał wskazówki do tego, aby kibic na boisku widział to, co chce zobaczyć, czyli pod Beskidzie walczące za wszelką cenę i do tego też tutaj wraz ze Sławkiem, który jest dłużej, który teraz ma bardzo duże doświadczenie, ja gdzieś wchodzę w to wszystko, ale super gdzieś współpracujemy, bo się we wszystkich praktycznie aspektach tych sportowych jakby zgadzamy i to jest bardzo ważne, że pchamy to w jedną stronę. Myślę, że trener tak samo tu nas dołączył i prezes, także z dużą nadzieją i z takim polotem i z taką wiarą w to, że to się uda, przystępuję właśnie do tej pracy. Czy są do tej części jakieś pytania, panowie? Są jakieś z internetu pytania dotyczące tej części? Kiedy odejdę, tak? Kiedy podam się do dymisji? Ja może wyjaśnię, kiedy się podam do dymisji. Mnie odwołać nie jest trudno. Ja mam od 4,5 roku kontrakt menadżerski, który jest odnawiany co 3 lata i w związku z tym, ale okres wypowiedzenia mam miesiąc czasu. W związku z tym naprawdę, jeżeli ktoś myśli, szczególnie w internecie, kto się nie podpisuje, że po prostu tutaj mogę robić wszystko i tak konsekwencji nie poniosę, to jest w wielkim błędzie. To tak a propos, kiedy odejdę. Natomiast drodzy Państwo, kibice, dziennikarze, szanowni, wracamy trochę do tego, co było 3 lata temu, jak awansowaliśmy do Ekstraklasy. Myślę, że wtedy tworzyliśmy dział sportowy, był Grzegorz Więzik świętej pamięci, był Sławek Cięciała, był Bredę i byłem ja. Natomiast czy to wejdziemy w te same struktury? Nie, bo to było, minęło, ale chcielibyśmy po prostu wyciągnąć najlepsze rzeczy z tego, co było wtedy i udało nam się awansować i połączyć z tą wiedzą, którą mamy po 4 czy 5 latach funkcjonowania w tym klubie. I to jest podstawa. Chcielibyśmy stworzyć zespół z piłkarzy, którzy stanowią monolit, którzy chcą grać w Podbeskidziu i wiedzą, że to jest dla nich szansa. Dlatego też zacznę teraz od tego, kto odchodzi z Podbeskidzia, komu się skończyły kontrakty, kto odszedł, a kto jeszcze odejdzie. Zacznę od piłkarzy starszych, którzy już odchodzą z Podbeskidzia. Kontrakt nie przedłużamy z Polkowskim, z Arturem Witelim, on wrócił do Gęgą. Miał tylko kontrakt do 31 maja. Również Matthew Scalet, jesteśmy na etapie rozmów, ponieważ chce rozwiązać kontrakt. Nie zostaje w klubie Julio Rodriguez, nie zostaje Wiktor Kaczorowski, nie zostaje, jak wiecie, Florian Hartherz, który odszedł do Miedzi Legnica. Nie zostaje w klubie, który został sprzedany do również Miedzi Legnica, Krzysztof Drzazga. Nie zostaje w klubie Bonifacio i nie zostaje z nami Kamil Biliński. Przy Kamilu to wielce zasłużony piłkarz dla naszego klubu, najlepszy strzelec. Z tego tytułu mam nadzieję, że my jeszcze się spotkamy i w osobisty sposób mu podziękuję za te lata pracy i lata grania w Podbeskidziu. Natomiast doszliśmy do wniosku. Po pierwsze, mogliśmy przedłużyć kontrakt faktycznie do 31 marca. Wtedy jakąś taką kością niezgody była długość kontraktu. No i my staliśmy na swoim stanowisku. Menadżer Kamila stał na swoim stanowisku, w związku z tym nie doszliśmy do porozumienia. Czy minęło parę miesięcy? W tej chwili
po rozmowie z działem sportowym i z trenerem doszliśmy do wniosku, że chcemy czegoś nowego. Chcemy, żeby każdy tworzył nową historię, ale tą nową historię każdy osobno. W związku z tym, dlatego chcielibyśmy pożegnać Kamila Bilińskiego. No jeszcze to z tych młodych tutaj chcę dodać, że wiadomo, że Tomaszowi Neugebauerowi skończył się kontrakt z nami, wrócił do Lechii Gdańsk. Rozmawiamy, ponieważ jest zainteresowany klub z Turcji, jeżeli chodzi o Emre Celtica i jest taka szansa, że dojdziemy do porozumienia i odchodzi od nas Kuba Bieroński. Kuba Bieroński, który jest naszym wychowankiem, długo spędził u nas w klubie, długie lata spędził. Przedstawiliśmy mu projekt na nowy sezon, rozmawiał z trenerem. Chcemy, jaki to projekt? Chcemy grać jednym wychowankiem. I jeżeli by wygrał rywalizację z poszczególnymi kandydatami, wychowankami, no to by miał miejsce w składzie. Natomiast Kuba jest za długo chyba w klubie, doszedł do wniosku, że czekał na tą swoją szansę. Żaden z trenerów mu tej szansy do końca nie dał. Ja też to rozumiem i Kuba zdecydował się, żeby zmienić środowisko. Odchodzi do KKS-u tych. Także Kubie też bardzo serdecznie dziękuję, bo to naprawdę nasz wychowanek. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby odnalazł się w nowym klubie. Natomiast jak będzie kiedyś chciał wrócić, to na pewno to rozważymy. Jeżeli chodzi o odejścia, to tyle. Zawodników, których chcielibyśmy pozyskać, to powiem na dzisiejszej konferencji o tym, że Bartosz Bida przychodzi do klubu. To już ogłosiliśmy. Natomiast na ukończeniu, właściwie to zostaje do podpisu, tylko kontrakty już są dograne. Jest Piotr Tomasik z Wisły Płock oraz bracia Stryjewscy. To jest nieoczywisty transfer z trzeciej ligi, ale do pracy panowie i jeżeli uda się po prostu trenerowi przygotowania fizycznego, ale również i trenerowi naszemu ich wkomponować w zespół, to myślę, że jest to dobry materiał na piłkarzy, którzy mogą ciekawie się prezentować pod Beskidzią. Wszystko będzie, myślę, że to jest dla nich wielka szansa, że zawitali do Podbeskidzia, a dla nas dosyć ciekawe dwa transfery. Jeżeli chodzi o następne transfery, to na dzień dzisiejszy nie za bardzo mogę na ten temat rozmawiać, no bo one są cały czas w negocjacjach. Jeżeli chodzi o transfery, to jest, wiecie, że potrzebują trochę ciszy. Ja bym miał z tej strony tyle. Oddam głos dyrektorowi sportowemu. Powie o kulisach, jeżeli chodzi o kulisy wyboru trenera. Natomiast jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. No myślę, że tutaj dyrektor sportowy. Tak, tak. Proszę. Przeprowadziliśmy wiele tych rozmów, jeżeli chodzi o stanowisko trenera. Razem tu wspólnie doszliśmy do porozumienia w dziale sportowym z prezesem, że najlepiej w ten cały nasz projekt, w tą wizję klubu wpisuje się trener Grzegorz Mokry. Dlaczego? Bo zna realia klubu, był tu w klubie, zna doskonale jak wygląda sytuacja z bazą treningową, która nie jest zła, tu trzeba powiedzieć, tylko jest bardzo dobra. Kwestia największego problemu jest w okresie późnojesiennym, gdzie ta dostępność płyt naturalnych trochę maleje i trzeba częściej potrenować na boiskach sztucznych. No i doszliśmy tu razem wspólnie do wniosku, że z trenerem, że jest w stanie to z nami prowadzić. Nie będzie miał aż takich wielkich problemów z tym, żeby na tych sztucznych boiskach odbyć te treningi, bo maleje dostępność boisk. Mamy ten region taki, jaki mamy, w sensie częściej deszczowy, bo wiemy, że u nas lubi popadać i te boiska naturalne się trochę jednak niszczą szybciej i trzeba to też uszanować przed czasem na sztuczną nawierzchnię.
i podratować tą naturalną do pracy. Kolejnym powodem, który wpisywał się w nasz wybór, to jest jakby rozwój tej drużyny w kierunku tego, żeby wprowadzić więcej tych naszych chłopaków z akademii, bo to jest nasz cel. Tego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli, żeby Bielsko było bardziej bielskie i żeby ci chłopcy z tego regionu tożsamiali się z tym naszym klubem i żeby przyciągnąć jak najwięcej tej młodzieży do tego klubu. I to jest jeden z tych czynników, na które ja bardzo będę naciskał, żeby grać naszymi chłopakami. Trzeba też dodać, że trener Grzegorz Mokry, pomimo swojego młodego wieku, jest trenerem doświadczonym. I to nie jest tak, że przychodzi dzisiaj Moko za przeproszeniem i będzie prowadził zespół. To jest człowiek, który był już po ligach ekstraklasowych, prowadził zespół ekstraklasowy, prowadził zespół pierwszoligowy. Ma duże doświadczenie w tym temacie. To, że w zeszłym roku był tam, gdzie był i no niestety nie udał się mu ten projekt, to tylko dla nas może być kluczem do tego, że potrafi szybko z tego wyciągnąć wnioski, bo to jest też doświadczenie. Ta ilość tych porażek w życiu jest doświadczeniem i to też jest istotne, a uważam, że on ma coś do udowodnienia i tak jak my musimy zbudować coś razem w tym klubie, tak samo on musi zbudować też siebie i bardzo wierzymy w ten projekt. No co jest głównym jednym z czynników, dla którego podjęliśmy tą decyzję o wyborze trenera Grzegorza Mokrego. Przekażę może trenerowi teraz, żeby powiedział kilka słów o sobie. Dzień dobry, witam wszystkich. Na samym wstępie chciałem bardzo podziękować przede wszystkim prezesowi, całemu działowi sportowemu i Radzie Nadzorczej za zaufanie, za odwagę, bo zdaję sobie sprawę, że ten wybór trenera to jest bardzo duże obciążenie i odpowiedzialność. Ja chciałbym tylko powtórzyć słowa też przedmówców. Chciałbym, żeby pod Beskidzie, za które będzie odpowiedzialne, to był zespół, który gra od pierwszej do ostatniej minuty bardzo ambitnie, żeby kibice nigdy nie musieli się wstydzić tego zespołu i nie żałowali wydanych pieniędzy na bilety, żeby to też był zespół, który gra piłkę atrakcyjną, który połączy przede wszystkim skuteczność działań i w obronie, i w ataku, bo to jest kluczowe. Teraz zespół w ataku prezentował się znakomicie, ilość zdobytych bramek to nawet jest większa niż chociażby Ruch Chorzów, który awansował. Będziemy chcieli też do tego rozwijać zespół w obronie, zrobić wszystko, żeby znaleźć zawodników, którzy dobrze bronią, którzy zapewnią nam proporcje odpowiednie między grą w ataku i w obronie. Czeka nas zadanie, tak jak prezes już wcześniej powiedział, związane z przebudową zespołu. Duża ilość zawodników odchodzi, ale absolutnie nie boję się tego zadania. Tutaj wspólnie z działem sportowym mamy już wytypowanych kolejnych kandydatów do gry, którzy wpisują się tutaj w ten nasz model tworzenia zespołu na nowy sezon. I chciałem tylko krótko przedstawić współpracowników, też, z którymi będę pracował i tworzył tutaj ten nasz sztab szkoleniowy. Moim bezpośrednim asystentem, taką prawą ręką, będzie trener Donatas Węcewicius. To trener, z którym już wcześniej pracowałem w dwóch klubach, zarówno w Miedzi Legnica, jak i w Igrach Suwałki. Trener, który pochodzi z Litwy, który był wybitnym piłkarzem, jeśli chodzi o skalę litewską. Między innymi grał w reprezentacji, grał w Danii z FC Kopenhaga jako zawodnik, robił mistrzostwo Danii. Wzory też te trenerskie czerpał od najlepszych chociażby, bo w Danii Roy Hodgson był trenerem trenera Donatasa obecnie. Prowadził jako trener między innymi w Igry Suwałki, ale też kadry U21 Litwy. Drugim asystentem i też analitykiem w zespole będzie Tomasz Byszko, trener, który był związany do tej pory z Lechią Gdańsk, zarówno jeśli chodzi o akademię, jak i też pierwszy zespół. Między innymi w pierwszym zespole pracował w sztabie trenera Stokowca, gdzie też był analitykiem, gdzie Lechia wtedy zajęła bardzo wysokie czwarte miejsce w Ekstraklasie i grała w europejskich pucharach. W dalszym ciągu za przygotowanie motoryczne będzie odpowiadał Dawid Musiał. Myślę, że trenera tutaj nie muszę przedstawiać, bo jest tutaj doskonale znany, który też pracuje w kadrze U18 i jest bardzo cenionym fachowcem. I za bramkarzy odpowiedzialny będzie Michał Peskowicz, też bardzo znany jako zawodnik w Podbeskidziu. Trener, który też do tej pory pracował w akademii. I tak będzie wyglądał mój sztab, więc włącznie ze mną to będzie sztab 5-osobowy. Bardzo dziękuję. To może pozwolę sobie wykorzystać chwilę, że trener ma mikrofon w dłoni i zadam pytanie o plan na te przygotowania, bo jak wiemy w poniedziałek wracamy do treningów. Jakby mógł tak trener pokrótce przedstawić ten plan na najbliższe tygodnie zespołu? Tak, od
poniedziałku zawodnicy realizują indywidualną rozpiskę. Są to zajęcia zarówno biegowe, jak i też w siłowni, żeby tą formę mimo wakacji utrzymać na optymalnym poziomie. Od poniedziałku rozpoczynamy zajęcia już tutaj wspólnie na obiektach zarówno tutaj stadionu, jak i w Dankowicach. Już najbliższą środę, 28 czerwca, rozgrywamy pierwszy mecz z Wisłą Płock. Później kolejna sobota to drugi mecz kontrolny Odra Opole. Następnie 7 lipca gramy z Puszczą Niepołomice, która wywalczyła awans do Ekstraklasy. I jeśli chodzi o ostatniego sparring partnera, 15 już taki test mecz bezpośrednio przed ligą, to czeska Karwina. I jeszcze takie pytanie, może trochę bardziej skomplikowane. Czy powrót do Bielska-Białej dla trenera będzie kontynuacją rozpoczętej misji jesienią ubiegłego sezonu? Czy jednak będzie to całkiem nowy i samodzielny projekt, jakby się mógł trener do tego odnieść? Uważam, że trener Dariusz Żuraw zrobił tutaj bardzo dużo dobrego. Chciałbym wiele rzeczy kontynuować. Oczywiście kontynuowanie jakby samej mojej pracy to bardzo krótki okres. Ja tylko i aż byłem tutaj 5 tygodni, więc tutaj praca trenera Żurawia i całego jego sztabu. Ale oczywiście wiele rzeczy należy kontynuować, wręcz trzeba i będziemy chcieli też pewne rzeczy po prostu dalej robić. Dziękuję bardzo. I teraz w zasadzie takie pytania, wydaje mi się, że do dyrektora sportowego, ale również do prezesa. Jeżeli chodzi tutaj o konkretnych zawodników, przewijały się też nazwiska Goku Romana, Kacpra Wełniaka. Jakby do tej kwestii tych zawodników mógł się któryś z panów odnieść? Jeżeli chodzi o Goku, to oczywiście ma najlepszy sezon za sobą. 16 bramek, 10 asyst. Zasługuje na to, żeby grać wyżej. Natomiast jest naszym zawodnikiem i jeżeli nie dostaniemy odpowiedniej oferty, jeżeli chodzi o Goku, to jest na razie naszym zawodnikiem i tak zostanie. Oczywiście zgłaszają się do nas kluby. Na razie się zgłosiły dwa. Jeden pierwszoligowy, jeden ekstraklasowy obecnie, które są bardzo zainteresowane pozyskaniem Goku. Natomiast niesatysfakcjonująca jest ta oferta za niego. I w związku z tym okienko transferowe trwa bodajże do 4 września, jeżeli dobrze pamiętam. I w związku z tym mamy na to trochę czasu, żeby ewentualnie zobaczyć, co w tym czasie się wydarzy. Na dzień dzisiejszy Goku wraca w poniedziałek, właściwie to w sobotę bodajże, do Bielska i przystępuje z nami do treningów. Chyba że ostatnie wydarzenia, godziny następne spowodują to, że ktoś spełni nasze oczekiwania. Natomiast jeżeli chodzi o Wełniaka, Kacpra Wełniaka, miał klauzulę odejścia wykupu i z Motor Lublin skorzystał z tego. Dziękuję bardzo. Teraz tutaj pytanie do dyrektora sportowego. O tą historię praktycznie w dziale sportowym Podbeskidzia. Pracował z wieloma dyrektorami sportowymi w przeszłości. I jakie doświadczenia wyniósł z tego czasu? No tak, mam tą okazję pracować tutaj już jako piłkarz 10 lat, a teraz 6 rok jako dział sportowy i nie dość, że tam przerobiłem wielu trenerów w kontakcie tutaj w klubie, jak i miałem okazję też pracować z dyrektorami w tym klubie. Tak, należy wyciągać od każdego z nich coś co ci da jak najwięcej w przyszłości. Każdy z nich miał swój pomysł na ten klub. Trzeba to szanować, to jest ich praca. Ktoś dał im rękę do pracy w tym klubie, pozwolił im rozwijać swój projekt i nie można tu nikogo gdzieś obarczyć, że to był złe czy fatalne, bo każdy z nich miał swój pomysł. To czy wyszło lepiej czy gorzej, to już zawsze ocenia historia, ale ja jak pracując z nimi, staram się zawsze brać co to najlepsze. Oczywiście też widziałem momenty gorsze i to jest, uważam, klucz, że jak się potrafi zarządzać w kryzysie,
a kryzys zawsze przychodzi, zawsze. To nie jest tak, że pięknie sezon leci, tylko przychodzi ten moment kryzysowy i to jest kluczem zarządzania w tym momencie kryzysowym i oczywiście byłem przy tych momentach z nimi niejednokrotnie, przypatrywałem się, jak reagują, co było złe, co dobre. Co zabrałem dla siebie, to mam nadzieję, że dam najlepsze teraz w tej mojej nowej funkcji pracy w tym klubie, a to też, tak jak mówię, oceni historia i tyle. Kwestią też poruszoną przez naszych kibiców na czacie jest schemat taktyczny na najbliższy sezon, bo do tego jeszcze, że tak powiem, nikt się nie odniósł i jest pytanie, czy będziemy kontynuować wizję z piątką obrońców, czy jednak wrócimy do tego poprzedniego, znanego pod Beskidziu z czwórką z tyłu? To pytanie, wbrew pozorom, które jest bardzo proste, ono jest bardzo zawiłe i gdyby te detale taktyczne chcieć wyjaśniać na konferencji, to na pewno nie byłoby na to aż tyle czasu. Odpowiadając najprościej jak mogę, bazowym systemem będzie system z czwórką środkowych obrońców, z czwórką obrońców, czyli z dwójką środkowych. Co absolutnie nie wyklucza, że w pewnych fazach gry, czy w pewnych fragmentach gry, czy to w ataku, czy w obronie będziemy przechodzić na trójkę. Oczywiście tych zawiłości, możliwości w ramach tego systemu z czwórką jest kilka. Chciałbym, żeby takim bazowym naszym systemem gry było 4-3-3, czyli z jednym defensywnym pomocnikiem, z dwoma ofensywnymi pomocnikami, z atakującymi i szeroko grającymi skrzydłowymi i jednym docelowo napastnikiem. Oczywiście te modyfikacje i w trakcie okresu teraz już przygotowawczego tego systemu, czy to gra z dwójką napastników, czy z dwójką defensywnych pomocników, one wystąpią, bo musimy się przygotować na bardzo różne warianty, jeśli chodzi o przeciwników w tej lidze. Wiele zespołów gra chociażby z 3-4-3, czyli z wahadłowymi, gdzie inaczej musimy się przygotować do bronienia przeciwko takiemu systemowi, inaczej zupełnie do zespołów, które będą grały czwórką i z klasycznymi skrzydłowymi. Więc tych detali taktycznych jest dużo, ale tak bardzo prosto odpowiadając, będziemy się skupiać na systemie z czwórką obrońców. Dziękuję bardzo. I ostatnie z nadesłanych pytań też do trenera. Jak zamierza korzystać z drugiej drużyny? Jaki ma pomysł na współpracę z rezerwami czwartoligowymi? Już kiedy pracowałem tutaj we wrześniu i w październiku, zawodnicy z drugiej drużyny bardzo często brali udział ci najbardziej utalentowani, wyróżniający się w treningu pierwszej drużyny. Już teraz kilku zawodników rozpocznie od poniedziałku z nami treningi, ci, którzy się wyróżniali, ci, którzy jeszcze mają status młodzieżowca, którzy mogą tutaj punktować podwójnie w systemie Pro Junior, co też jest ważne. I tutaj już od dobrych kilku lat znam się z trenerem Adrianem Oleckim, który prowadzi drugi zespół. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Kilku zawodników pewnie będzie między pierwszą drużyną a drugą drużyną, bo wiemy też, jak młodzi zawodnicy bardzo potrzebują regularnego grania. Będą takie sytuacje, że zawodnicy będą od poniedziałku do piątku trenować z pierwszym zespołem, a czasami mecze rozgrywać w drugim zespole, jeśli u nas ta szansa na minuty będzie mniejsza, ale na pewno będziemy chcieli się właśnie tym zawodnikom przyglądać. Myślę, że tutaj to na tyle. Nie wiem, czy ktoś z osób tutaj zebranych chciałby zabrać głos, także przekazuję mikrofon. Dzień dobry, Przemek Drewniak, Dziennik Zachodni. Do pana prezesa pytanie. Chciałbym spytać o czas trwania umowy z trenerem Mokrym. Jest to 1 rok. Dlaczego taki czas trwania umowy? 1+1. 1+1. 1+1. Mamy pewne założenia w tej umowie. Jeżeli wszystko będzie przebiegało tak, jak sobie każda ze stron założyła, to jest to umowa 1+1. Absolutnie nie chcę znowu, żaden prezes, żaden klub nie chce zmieniać trenera. Nie wiem, czy pamiętacie, że ponad około 1000 dni był Krzysztof Bredę i wtedy jest jakaś stabilizacja. Potem to się trochę po prostu pozmieniało, posypało tak naprawdę, ale założenie jest takie, żeby trwać z trenerem jak najdłużej. I jeszcze pytanie o budżet na pierwszy zespół, na pensję. W jakim stopniu on został,
czy zostanie, czy może jaki jest cel, żeby zmniejszyć w stosunku do poprzedniego sezonu? No, bardzo dobre pytanie, bo akurat mogę na nie odpowiedzieć, bo wczoraj, nie przedwczoraj, cały ten tydzień do konferencji siedzieliśmy nad budżetowaniem sezonu 23-24 razem z dyrektor finansową i działem sportowym. Jeżeli chodzi o dział sportowy, to wbrew pozorom, co myślałem, nie będzie ten budżet mniejszy niż w sezonie 22-23. Natomiast może od 10 do 20%, no nie 10% to jest maks, może być mniejszy. Ale to też zależy od tego, kto pozostanie, bo jeżeli pozostaną zawodnicy, o których mówimy, że są być może na etapie sprzedaży do innych klubów, to ten budżet się zwiększy. Natomiast to, że ten budżet potrafimy utrzymać, będzie spowodowane być może już na następnych konferencjach szykują się 3, 4, może 5 głównych sponsorów, którzy chcą się związać z Podbeskidziem i to z tego, co pamiętam, to 2-3 firmy będą nowe i dwie firmy albo jedna firma będzie kontynuowała współpracę z nami. Także to też pozwoli na ustabilizowanie po okresie pandemii, gdzie oprócz tego, że była pandemia, wszyscy się bali skutków tej pandemii, nastąpiło wzrost nośników energii, doszła do wojna w Ukrainie, to wszystko się posypało i był to bardzo trudny okres dla naszego klubu, nie wiem jak w innych klubach, ale jak rozmawiam z prezesami pierwszej ligi Ekstraklasy, to również u nich jest to duży, duży, duży problem. Zresztą po wynikach finansowych, które opublikowane są, widać, że żaden klub praktycznie nie jest w stanie sobie sam z tym wszystkim poradzić bez sponsorów. W związku z tym mam nadzieję, że to, jak będziemy ogłaszali po kolei każdego ze sponsorów, spowoduje znowu jakąś tam nadzieję na to, że Podbeskidzie będzie dobrze wyglądało w tym sezonie. Dzień dobry. Ja mam pytanie o ten drugi rok potencjalny kontraktu dla trenera Mokrego. Czy on też, tak jak dla trenera Żurawiem, się będzie mógł aktywować w przypadku awansu do baraży? Nie. Bo oczywiście cel jest awans do baraży, ale tutaj też zależy nam na tym, żeby dobra praca była wykonywana, żeby zespół tak naprawdę miarą pracy trenera jest to, czy zawodnicy robią progres. Przychodzą do klubu, rozwijają się i wnoszą w ten zespół dodatkowe elementy, których przychodząc nie mieli. I to jest ocena trenera. Jeżeli te czynniki będą sprawiały, że zawodnicy, którzy przyszli do klubu, byli na takim poziomie, a cały czas ten progres idzie w górę, ich rozwijają się ci zawodnicy, to znaczy, że ta praca jest wykonywana w dobrym kierunku. Dam na przykładzie jednego z naszych piłkarzy, którzy przyszli do nas, grali na prawym wahadle i najlepiej wyglądali, gdy przyszli do nas. A im dłużej byli w naszym klubie, mówimy wiadomo o kim, no to po prostu cały czas coraz jak gdyby gorzej się prezentowali na boisku, ale również i poza. Także liczymy na to, że będą zawodnicy poszczególni, którzy będą w Podbeskidziu, robili progres. Jeżeli będą robili progres, do tego dojdą dobre wyniki. Jeżeli dobre wyniki, no to wiadomo, że praca jest dobrze wykonana. Mam jeszcze jedno pytanie o resztę zawodników, którzy byli w zeszłym sezonie wypożyczeni do różnych klubów. Bo tutaj znamy już sytuację Kaspra Wełniaka, a jak wygląda sytuacja reszty zawodników, bo to byli piłkarze, którzy tak balansowali pomiędzy pierwszą a drugą drużyną. Abate, Bernard, Wieczorek i Wasztyl. Wracają wszyscy do nas. Będzie okres przygotowawczy i wtedy zobaczymy, kto wygrał rywalizację i kto zostanie, a kto zostanie wypożyczony. No bo jak trener powiedział, dla młodego piłkarza nie ma nic lepszego jak granie w zespole. Może to być liga niżej, ale po prostu granie. To powoduje rozwój, to powoduje stabilizację udanego zawodnika, ale rozwój fizyczny i psychiczny.
Jeszcze tylko pytanie odnośnie współpracy z Akademią, bo dyrektor wspomniał, że tych chłopaków z Akademii, z drużyny, pierwszej drużyny ma być więcej. Czy też jakieś zmiany strukturalne są planowane w odnośnie współpracy z BBTS-em? Jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z BBTS-em i chcemy drużyny od U14 wziąć pod skrzydła TS Podbeskidzie. Jeżeli chodzi o... To będzie 6 drużyn. Od U14 do U19. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, to od U14 będzie to Akademia TS Podbeskidzie i będzie według naszego planu trenować, według naszych, w naszych schematów. Również trener Mokry będzie miał w tej sprawie coś do powiedzenia. Nasz zespół drugi jest również złożony czasami z młodzieży, no ale to jest tylko drugi zespół. Natomiast chcemy włączyć absolutnie do TS Podbeskidzie jeszcze dodatkowo 6 zespołów. Nie widzę więcej pytań z sali, z czatu również. Tak, Kowal nie chce nie zadać żadnego pytania? Teoretycznie nie związane z tematem konferencji, ale mimo wszystko to pozór. Do prezesa. Czy w historii klubu kiedykolwiek drużyna Podbeskidzia na tyle zlekceważyła słabego przeciwnika, aby później dostać baty, tak jak ostatnio reprezentacja Polski z Mołdawią? Tak myślałem, że tak może się stać w meczu ostatnim naszego sezonu, gdzie była 26 minuta, przegrywaliśmy 3-0 i dostaliśmy czerwoną kartkę. Jak wiecie, zakończenie sezonu wyszło znakomicie, bo odrobiliśmy straty i wygraliśmy 4-3. Pytanie jest, co by się stało, jakbyśmy wygrywali 3-0, a przegrali 4-3. I już powiedzmy w drugiej połowie byli na urlopach. Albo nie my, tylko piłkarze. Wydaje mi się, że ja nie pamiętam takiego meczu, gdzie moglibyśmy, zespół Podbeskidzia mógłby w ten sposób podejść do przeciwnika. Ja nie wiem, co tam nie zagrało, bo do końca muszę powiedzieć, że nie rozumiem tej sytuacji, ale współczuję trenerowi, całemu sztabowi, bo to naprawdę nie jest miłe. Wiem coś to z tego z autopsji. Bardzo dziękuję. Witaj Bielsko.pl. Witamy. Dziękuję wszystkim za przybicie na konferencję. Bardzo dziękuję. Myślę, że następne konferencje będą wtedy, gdy będziemy przedstawiać nowych sponsorów. Dziękuję wszystkim i do widzenia do następnego razu.